Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie na konwencji wyborczej Komitetu Wyborców Demokraci Ziemi Sanockiej. Szanowni Państwo, takie rzeczy potrafią robić sanoczanie. I to sanoczanie, którzy robią karierę na całym świecie. I o takich ludziach ten komitet będzie pamiętał i będzie starał się, żeby też w Sanoku mogli swoje talenty rozwijać. Ale nim zaczniemy, szanowni Państwo, konwencję, bardzo proszę wszystkich o powstanie. Konwencję tradycyjnie rozpoczniemy hymnem narodowym. Dziękuję bardzo. Proszę o zajęcie miejsc. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem Was bardzo serdecznie przywitać na naszej konwencji wyborczej. Jesteśmy naprawdę zaskoczeni, bo dostawialiśmy krzesła, sala jest pełna, takiej frekwencji nie spodziewaliśmy się, ale to świadczy o tym, że Państwo z zainteresowaniem przyszli na tą konwencję po to, żeby wysłuchać, co mamy Państwu do zaoferowania jako komitet wyborczy, i z czym idziemy na wybory. Szanowni Państwo, geneza powstania demokratów ziemi sanockiej. Wszystko zaczęło się w styczniu. W styczniu zrobiliśmy pierwsze duże spotkanie, podpisaliśmy tą oto deklarację, którą realizujemy. Realizujemy do dzisiaj i będziemy realizować ją dalej. Będziemy realizować ją także po wyborach samorządowych. Będziemy realizować także nasz program, który dzisiaj przedstawimy. Szanowni Państwo, mamy zespół ludzi, który do tej pory chyba był niespotykany, bo muszę Państwu powiedzieć, że mamy w swoim gronie radnych obecnych, byłych radnych, mamy w swoim gronie dwóch starostów, bardzo charakterystycznych, pełnili swoje funkcje w bardzo charakterystycznym czasie. Pierwszy starosta, pan Bogdan Struś, wprowadzał starostwo powiat ziemię sanocką do Unii Europejskiej. To był trudny okres, to były środki przedakcesyjne, trzeba było o nie mocno zabiegać, trzeba było je wykorzystać. Nie było jeszcze takich programów jak Regionalny Program Operacyjny, jak Programy Operacyjne Krajowe i to udało się zrobić. Drugi starosta w ostatniej kadencji, w kadencji, w której w mojej opinii, a wiem o tym, bo nadzorowałem także realizację Regionalnego Programu Operacyjnego, powiat sanocki wykorzystał maksymalnie swoje możliwości inwestycyjne. Pozyskał takie środki, o których wcześniej można było tylko pomarzyć. Były takie możliwości, te możliwości wykorzystał. Szanowni Państwo, mamy w swoim gronie burmistrza Wojciecha Blecharczyka, który pełnił swoją funkcję przez trzy kadencje. Sanok przez te trzy kadencje zmienił się i zmienił się na lepsze. To każdy z nas, każdy, kto przyjeżdża do Sanoka, może to stwierdzić naocznie. Sanok wygląda zupełnie inaczej. Sanok jest dzisiaj innym miastem. Szanowni Państwo, wreszcie nieskromnie wspomnę, że w swoim gronie mamy też i byłego wicemarszałka, i byłego przewodniczącego Sejmiku Województwa. To jest ta myśl, którą trzeba, ta myśl to doświadczenie, którą chcemy wykorzystać i wykorzystaliśmy ją już do tworzenia programu wyborczego, pracy nad tym programem, ale nawet najlepsze myśli, nawet największe doświadczenie nic nie są warte, jeżeli nie ma ludzi młodych, ludzi, którzy są doświadczeni życiowo, którzy chcą realizować swoje pomysły, swoje pasje,
ludzie, dla których nie ma ograniczeń, ludzie, którzy całą swoją energię potrafią przełożyć na pracę dla miasta, na rzecz mieszkańców. Ta cała mieszanka, doświadczenie, wiedza, młodość jest w naszym komitecie wyborczym i dzisiaj ten komitet wyborczy zaprezentujemy. Zaprezentujemy naszych kandydatów na radnych, zaprezentujemy naszego kandydata na burmistrza. Praca nad rejestracją listy nie była łatwa, jak zwykle, jak dla każdego komitetu wyborczego. Mamy wielu sympatyków, ale czasy są takie, że nie wszyscy decydują się na kandydowanie. Udało nam się zarejestrować listy we wszystkich okręgach do Rady Miasta. Udało się nam zarejestrować listy we wszystkich okręgach do Rady Powiatu. Mamy zarejestrowanego kandydata na burmistrza. Mamy zarejestrowanych radnych kilku w gminie wiejskiej Sanok. To była duża praca, za co bardzo serdecznie chciałbym podziękować wszystkim, którzy się w to zaangażowali, a także naszemu pełnomocnikowi wyborczemu. To się udało. Dzisiaj mamy najmocniejszy komitet w powiecie sanockim. Szanowni Państwo, ale potrzebowaliśmy takiego potwierdzenia, że to nie tylko grono naszych znajomych, rodzin mówi fajnie, że stworzyliście ten komitet, fajnie, będziemy na was głosować, tylko potrzebowaliśmy takiego bodźca, który spowoduje, że będziemy przekonani o tym, że ta praca ma sens, o tym, że warto to robić i że mamy szansę wygrać w mieście i w powiecie i wygrać na burmistrza. Dlatego, Szanowni Państwo, zleciliśmy profesjonalny sondaż. Sondaż robiony przez ogólnopolską pracownię IBRIS, który pokazuje nam, gdzie jesteśmy, w którym miejscu. To był sondaż po ogłoszeniu już komitetów wyborczych, to był sondaż na wysokiej próbie, jak na miasto Sanok. To był sondaż, który pokazał nam, że nasza praca ma sens, że jak jeszcze trochę popracujemy, będziemy liderem w mieście i w powiecie. Szanowni Państwo, widzą Państwo tutaj komitety konkurencyjne i nasz komitet. Jeżeli dodamy głosy tych niezdecydowanych, o których walczymy i będziemy walczyć w kampanii wyborczej, jesteśmy w stanie te wybory wygrać. Dzięki Państwu zaangażowaniu, dzięki tym, którzy tutaj dzisiaj też są, po to, żeby się przekonać, czy warto na nas głosować. Będziemy o Wasze głosy zabiegać, będziemy Was przekonywać do tego, że jesteśmy warci Waszego poparcia i że poradzimy sobie z tym, aby miasto, powiat należycie się rozwijały i żeby Sanok wrócił na właściwe mu miejsce w województwie podkarpackim. Tutaj macie Państwo preferencje do Rady Miasta. Natomiast drugi sondaż, który zrobiliśmy, to był sondaż kandydatów na burmistrza, którzy zostali zgłoszeni w wyborach na 21 października. Szanowni Państwo, jesteśmy blisko wygrania. Sondaż pokazuje jedno, na pewno będzie druga tura. Nigdy nie można mówić na pewno w wyborach, bo różne rzeczy się zdarzają i różne rzeczy w wyborach się dzieją. Ale na podstawie tego sondażu możemy stwierdzić, że druga tura ma bardzo duże prawdopodobieństwo. Nasz kandydat ma szansę także wygrać i pierwszą turę i do drugiej tury wejść mocniejszy. Też będzie zabiegał o Państwa głosy. Każdego dnia do 21 października. Szanowni Państwo, oprócz tych sondaży, o których Państwu tutaj mówię, popracowaliśmy też nad badaniem opinii mieszkańców Sanoka, ziemi sanockiej, nad tym, jakie najważniejsze problemy dzisiaj stoją przed nimi, co uważają za najważniejsze, żeby w mieście poprawić. Można powiedzieć, że kilka takich najważniejszych tez wysuwa się na pierwsze miejsce. Najwięcej ludzi wskazuje ucieczkę młodych ludzi z Sanoka i starzenie się miasta. Tutaj sondażu nie trzeba robić. Wszyscy wiemy, że to jest największy problem dzisiejszego Sanoka, dzisiejszej ziemi sanockiej. Będziemy pracować nad tym, żeby takie stworzyć mechanizmy, o których będzie mówił kandydat na burmistrza, żeby ten proces zatrzymać. W drugiej kolejności to jest trudność ze znalezieniem pracy odpowiedniej do kwalifikacji i wykształcenia. Trzeci to jest problem infrastrukturalny, poprawa stanu dróg i chodników. Czwarty, budowa mieszkań komunalnych i mieszkań na wynajem. Kolejne, poczucie bezpieczeństwa. Okazuje się,
że jednak nie wszyscy czują się bezpiecznie, skoro ten problem wskazują jako problem, który należy rozwiązać. I na końcu chciałbym wspomnieć o braku odpowiedniej oferty kulturalno-rozrywkowej i miejsc do spędzania wolnego czasu. Szanowni Państwo, te wszystkie tezy, które pokazały nam badania opinii publicznej w Sanoku, znajdą odzwierciedlenie w naszym programie i znajdą odzwierciedlenie w naszej działalności na rzecz Sanoczan. Łącznie zarejestrowaliśmy 53 kandydatów na radnych. Szanowni Państwo, będą dzisiaj zaprezentowani. Będziemy dzisiaj z nimi rozmawiać, będziemy ich pokazywać i będziemy prezentować program. Ale w pierwszej kolejności chciałbym poprosić do mikrofonu naszego kandydata na burmistrza Jakubę Osikę. Gdyby ktoś nie wiedział, Sławek Miklicz, bo się nie przedstawił. Faktycznie, drodzy Państwo, mam dzisiaj ogromną przyjemność i dużą tremę, ale jak to mówią, nie takie sztuki się kładło, żeby przedstawić Państwu nasz program. Chciałbym Wam pokazać, jak możemy spojrzeć na nasze miasto, na miasto nasze od nowa. To nie chodzi o to, że będziemy coś burzyć, to nie chodzi o to, że będziemy niszczyć. Nie, wręcz przeciwnie. Chcemy wrócić do tego, co dobre, i budować to i kontynuować dalej. Ale chcemy przede wszystkim od nowa, żebyście Państwo i w ogóle Sanoczanie uwierzyli, że Sanok może być fajnym miejscem i ta pauperyzacja, o której Sławek mówił, że ludzie wyjeżdżają, możemy ją powstrzymać. I możemy ją powstrzymać wspólnie, niezależnie od różnych historii, jakie nas łączą. Nie będę się przedstawiał, bo pewnie już mniej więcej Sławek też powiedział o mnie kilka słów. Powiem tylko tyle, że gdy na początku tego roku oglądałem ten projekt polityczny, który dzisiaj również firmuję. No, patrzyłem na niego z takim dużą nadzieją, z dużym optymizmem, ale jednak kibicowałem mu troszeczkę z boku. Natomiast faktycznie w pewnym momencie okazało się, że ten projekt zaczął bardzo mocno rosnąć. To była taka kula śnieżna, która zaczęła obrastać. Różne środowiska, różni ludzie. Tu, o czym Sławek nie powiedział, też ludzie, którzy do tej pory często ze sobą konkurowali, nagle postanowili współpracować. I to jest właśnie ta jakość, która pozwala popatrzeć na ten cały projekt z dużo większą nadzieją, bo co jest piękniejszego niż właśnie łączenie środowisk, niż łączenie pewnych wizji i wypracowywanie wspólnej, powiedzmy, przyszłości. Dlatego, gdy zostałem zaproszony do tego projektu, no, miałem lekkie obawy, czy jestem tym najlepszym, powiedzmy, z wyborów, ale zaczęli mnie przekonywać moi koledzy z różnych stron, moi znajomi. No i stwierdziłem, że może faktycznie spróbuję być tym wspólnym takim jakimś łącznikiem, powiedzmy, tych środowisk i myślę, że faktycznie to zaczyna działać. Natomiast, proszę Państwa, za chwileczkę przejdziemy do programu. Program to jest pilot, tak? Sławek, tak. Za chwileczkę przejdziemy do programu i powiem Państwu kilka słów o tym programie. Ten film, o którym też Sławek już wspominał, też za chwileczkę powiem, bo to jest takie trochę zaskoczenie, dlaczego my tak zaczęliśmy od tego filmu. Ale chciałem jeszcze powiedzieć dwa słowa właśnie o tym naszym zespole. To, co Sławek tutaj wspominał już, że ten zespół łączy dwie bardzo ważne cechy. Z jednej strony duże doświadczenie, bo z jednej strony faktycznie muszę powiedzieć, że chyba nie ma drugiego takiego komitetu, który by miał w swoim składzie takie osoby. Z drugiej strony mamy bardzo dużo ludzi młodych, doświadczonych, z innych w ogóle dziedzin, którzy mają kolosalną energię, którzy mają chęć działania i myślę, że właśnie znowu to łączenie, ta synergia pewnego doświadczenia i pewnej młodości, świeżości, nie chciałbym powiedzieć słowa naiwności, ale takiej naprawdę wiary i ufności, to jest chyba takie połączenie, które pozwala nam zbudować całkiem nową jakość i mam nadzieję, że ta jakość będzie przełożona w tych wyborach. Proszę Państwa, przejdziemy w takim razie może do programu. Program nie traktujemy jako zbiór obietnic wyborczych. To nie chodzi o to, żebyśmy w tej chwili powiedzieli Państwu, że zbudujemy nową halę wielką, rekreacyjną, widowiskową. Mamy w Sanoku 3 hale, po co nam czwarta? Tak naprawdę nie chodzi o to, żeśmy pokazywali Państwu, co możemy zrobić, jakie szklane domy.
W tej chwili jesteśmy na etapie bardzo dużych inwestycji w mieście i te inwestycje dopiero jak będą zakończone i podliczone, dopiero wtedy będziemy wiedzieli, na co nas tak naprawdę stać. Ten program traktujemy jako taką płaszczyznę, jako taką zaproszenie do pewnej dyskusji. To nie ma być cierpliwość kartki papieru, tylko ma być to realne wyznaczenie strategii, bo to, o czym Sławek jeszcze mówił, przekłada się na jedną rzecz. Nasze miasto, Sanok, nie ma strategii tak naprawdę i dlatego bardzo wiele działań jest pozorowanych albo przypadkowych. Dlatego te wszystkie działania wynikają właśnie z braku strategii i o tą strategię chcemy powalczyć i dlatego w tym naszym programie chcemy zaproponować pewną strategię. Natomiast w odróżnieniu od, powiedzmy, obecnego sposobu zarządzania miastem, chcemy się konsultować z mieszkańcami, chcemy, żebyście to państwo wyznaczali, jakie kierunki my mamy realizować. Natomiast oczywiście po naszej stronie jest konieczność i obowiązek pokazania tych kierunków i dlatego właśnie zbudowaliśmy ten program. Spójrz na Sanok od nowa. Ja, tylko taka też informacja techniczna. Wszyscy państwo będziecie mieli i też dostaniecie gazetę, jeżeli ta gazeta jeszcze do was nie dotarła. Tam w środku, w tej gazecie jest cały nasz program wydrukowany bardzo konkretnie, więc generalnie nie będziemy wchodzić tutaj w szczegóły. Nie chodzi o to, żeśmy odczytali. Natomiast nasz program nie jest tajny. Nasz program nie leży gdzieś w jakiejś siedzibie. Jest dostępny dla państwa, dla wszystkich. Chcemy właśnie, żeby był takim zaproszeniem do dyskusji, dlatego ten program będziecie państwo też za chwileczkę mieli i dlatego nie będę czytał całości. Ale pierwsza pozycja, tutaj mamy takich kilka pozycji, to jest Sanok, który musi być stworzony dogodny dla dobrych warunków dla życia sanoczan. Miasto, w którym młodzi znajdują pracę adekwatną do swoich kwalifikacji i dobre warunki do zamieszkania, a dzieci i seniorzy mają przyjazne miejsce dające im poczucie bezpieczeństwa. Sanok musi stać się miastem przyjaznym dla młodych rodzin z dziećmi, dlatego chcemy, aby jak najwięcej środków, jak najwięcej projektów było skierowanych właśnie na programy społeczne, żeby mieszkańcy, nie tylko mury, nie tylko ściany, nie tylko infrastruktura, ale przede wszystkim mieszkańcy, żeby mogli z tych projektów korzystać. Chcielibyśmy zróżnicować cenowo, w zależności od potrzeb oczywiście, ofertę mieszkaniową. Tutaj szczególną uwagę musimy zwrócić na mieszkania komunalne, które w tym momencie są dużym problemem. Wiemy, że ponad 400 osób, rodzin oczekuje na te mieszkania komunalne i te mieszkania komunalne naprawdę trzeba bardzo mocno wziąć pod lupę, tym bardziej, że to są też pewne naczynia połączone. To, że mamy mieszkania komunalne w rynku, blokuje nam rynek na przykład, przez to rynek nie może ożyć. Więc to są takie rzeczy, na które należy zwrócić uwagę. Zadbanie o odrodzenie się drobnej przedsiębiorczości. Coraz więcej drobnych przedsiębiorców ma problem i faktycznie rezygnuje ze swojej działalności. Należy rozwinąć i wdrożyć takie bardzo mocne słowa w tej chwili jak inkubator przedsiębiorczości czy start-upy. Faktycznie są na to też pomysły, są na to środki. Możemy przeznaczyć jakiś budynek w mieście po to, żeby tam doprowadzić dobry internet i żeby ten internet był naprawdę takim kołem zamachowym. Mamy bardzo wiele osób, które żyją w internecie, produkują różne rzeczy, produkują różne usługi, świadczą te usługi i dla nich internet jest podstawowym narzędziem, więc do tego trzeba jak najbardziej, tą szansę cywilizacyjną trzeba wykorzystać. Stworzymy platformę współpracy pomiędzy samorządem a lokalnymi przedsiębiorcami. Praktycznie w tej chwili tej współpracy nie ma. Lokalni przedsiębiorcy, mamy tu bardzo wielu przedsiębiorców na sali dzisiaj, mamy też bardzo wielu przedsiębiorców w naszym komitecie, skarżą się na to, że po prostu nie ma tego kontaktu. Musimy to odbudować. Chcemy też zaproponować sanocki bank CV, czyli w prostych słowach to nie przynależność partyjna, nie przynależność towarzyska czy rodzinna powinna decydować o tym, że ktoś ma otwartą karierę w Sanoku. Tutaj musimy naprawdę zadbać o młodych ludzi, którzy stąd wyjeżdżają, bo nie widzą tutaj szans na rozwój. To musimy zmienić. Nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne. Nie ma lepszego inwestora niż ktoś, kto postanawia się wybudować tutaj na naszej ziemi. I te tereny musimy odblokować. Sanok od nowa to także odpowiedzialność za politykę przestrzenną i rewitalizację miasta. Jest w tej chwili, możemy to obserwować, ogromny boom turystyczny w Bieszczadach.
Jeżeli popatrzymy na Bieszczady od maja praktycznie do jesieni, ciężko jest tam znaleźć miejsca noclegowe. Smutne jest to, że ten boom turystyczny na Bieszczady nie przekłada się praktycznie na Sanok. Tutaj musimy jeszcze uważać na jedną rzecz, bo obwodnica jest niezbędna dla Sanoka, jest bardzo potrzebna, ale obwodnica musi mieć tę świadomość, że spowoduje to, że bardzo wiele osób przestanie się w Sanoku w ogóle zatrzymywać. Jeżeli nie stworzymy dla nich odpowiednich warunków, to możemy mieć problem. Powrót Sanoka na San, to jest taki nasz projekt, który chcielibyśmy realizować. On już w tej chwili też jest robiony, aczkolwiek uważamy, że San jest bardzo mocną stroną dla Sanoka. Tutaj też myślimy o Sanie nie tylko od mostu do mostu, ale również powyżej i poniżej mostu. Projekt Sanockie Bulwary. Kiedyś przedstawialiśmy ten projekt, myślę, że dzisiaj Sebastian też może o tym więcej powie. Naprawdę San, który kiedyś przed wojną, pamiętamy ze starych wizytówek, tętnił życiem, przystanie, w tej chwili praktycznie nie spełnia tej roli. Kładka przez San, to jest kolejna rzecz, o której już rozmawialiśmy, nawet nasi kontrkandydaci też o tym wspominali. Generalnie chodzi o to, że musimy odblokować drugą stronę. Jeżeli chcemy zadbać o te nasze na przykład Sosenki, to musimy pomyśleć o tym, jak tam faktycznie można doprowadzić. Wtedy Sosenki będą naszym mocnym atutem. Ja bardzo nie zgadzam się z panem burmistrzem obecnym, który mówi, że on tych Sosenek nie wypuści z rąk, bo nie będzie miał kontroli nad działką. Ja nie wiem, po co burmistrzowi jest kontrola nad działką. Chodzi o to, żebyśmy tam wpuścili dobrych inwestorów w odpowiednich warunkach, żeby zrobili z tych Sosenek perełkę. Estetyka podwórzy, skwerów. Mamy też i w naszym komitecie, i na sali wielu artystów. Wiemy o tym, że ci artyści naprawdę potrafią robić piękne rzeczy i wystarczy, że udostępnimy im przestrzeń Sanoka, często szarą, zaniedbaną, a ta przestrzeń stanie się być może atrakcją turystyczną. Oby tak było. Partnerstwo miasta ze spółdzielniami mieszkaniowymi. Mamy 3 spółdzielnie mieszkaniowe i faktycznie warto byłoby porozmawiać o tym, żeby usiąść do stołu i stworzyć takie partnerstwo prawdziwe, realne, które pokaże, kto powinien jaką spełniać funkcję. No i wreszcie zielony Sanok. Faktycznie Sanok, musimy go zazielenić. Trzeba więcej przestrzeni, więcej oddechu i to też jest w naszym programie. Tutaj takim pomysłem na to jest, szczerze mówiąc, często bywam w Gdyni u mojego brata. Tam naprawdę Gdynia, młode miasto, ale każdy skwer, każdy jakiś zaułek jest wykorzystany do tego, że ludzie mogą siadać na hamakach, czytać książkę. Jest to zupełnie inny rodzaj spędzania wolnego czasu i zrobienia przestrzeni miejskiej. No i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Piękne miejsce, które mamy w Sanoku od lat. Mówię o naszym Sanockim Parku. Park, który przeżywał bardzo różne oblicza. W tej chwili park, który może być naprawdę bardzo dużą atrakcją turystyczną. I w tym parku możemy stworzyć piękne ścieżki dydaktyczne, możemy stworzyć piękne ścieżki przyrodnicze i naprawdę możemy spowodować, że rodzice z dziećmi przyjadą do Sanoka i park będzie jedną z ich takich mocniejszych, ciekawszych punktów do zobaczenia. Już nie chcę wspominać o tym, że mamy dookoła również wspaniałe tereny do nardy, do nordwalkingu, do różnego innego rodzaju turystyki kwalifikowanej, ale to oczywiście też o tym jeszcze za chwileczkę powiemy. Sanok od nowa to miasto wolne od nepotyzmu, z przyjaznym dla mieszkańców samorządem, Sanok z uczciwym, przejrzystym zarządzaniem, współpracujący z mieszkańcami. I teraz chciałem posłużyć się takim pewnym przykładem. Wszyscy słyszeliśmy o tym, że będziemy być może mieli w Sanoku więzienie. I o tym więzieniu było powiedziane bardzo, bardzo dużo. Jest bardzo dużo argumentów za, jest ogromna ilość argumentów przeciw. W tej chwili ciężko, na przykład ja osobiście, ciężko mi się odnieść, które argumenty są ważniejsze, ale dla mnie największym problemem nie jest to, czy to więzienie powstanie i jakie będą tego konsekwencje, tylko to, że ta decyzja zapadła ponad naszymi głowami. My jako radni nie głosowaliśmy za zrobieniem takiego więzienia, tylko za przeniesieniem więzienia z centrum na obrzeża miast. I dopiero w trakcie zaczęło się okazywać, że to więzienie będzie miało trochę inny kształt, trochę będzie miało inne funkcje i tak dalej, i tak dalej. I mówię jeszcze raz, największy zarzut to nie jest zarzut, że powstanie to więzienie, tylko że tak naprawdę my jako mieszkańcy nie mieliśmy możliwości ani dowiedzenia się, ani wypowiedzenia się na ten temat więzienia, a jest to inwestycja, nie, to nie jest szkoła, to nie jest hala, to nie jest kolejna ulica, to jest inwestycja, która będzie ważyła na znaczeniu i na roli miasta na długie, długie lata. To chcemy na pewno zmienić, konsultacje z mieszkańcami. Chcemy też powrócić do takiej fajnej tradycji, która w pewnym momencie została trochę zawieszona, a mianowicie mówię o formule obwarzanka sanockiego. Jesteśmy miastem, które jest też jednocześnie stolicą dużej, powiedzmy,
wielu, wielu innych miast, wielu miejscowości i powinniśmy się razem współpracować z tamtymi organami. Powinniśmy łączyć na przykład nasze sesje budżetowe, powinniśmy na co dzień wymieniać się informacjami, bo tylko przy współpracy z Zagórzem, przy współpracy z gminą wiejską, być może z Leskiem, możemy dużo mocniej, dużo więcej zrobić i osiągnąć dla Sanoka. Ogłoszenie o konkursach i stanowiska na sanockim magistracie, to też chcielibyśmy to bardzo, bardzo mocno upowszechnić. Te wszystkie informacje muszą być bardzo transparentne i tu jest też na przykład sytuacja z ostatnim tygodnikiem sanockim. Nie może być tak dłużej, że tygodnik sanocki jest tak naprawdę tubą i na telefon wykonuje pewne takie, a nie inne zadania. Dlatego mamy taką propozycję. Tygodnik sanocki należy albo sprywatyzować, niech walczy na rynek, bardzo dobry tytuł, myślę, że bardzo ciekawy i bardzo atrakcyjny, albo z drugiej strony zróbmy z niego po prostu informator, biuletyn informacyjny, gdzie miasto Sanok będzie mogło pokazywać ogłoszenia o pracę, wszystkie inne jakieś ogłoszenia, które są potrzebne miastu. I tutaj z tym tygodnikiem też musimy właśnie pokazać, bo zmienić coś, bo przy tym funkcjonowaniu to nie ma większego racji bytu. Głosowanie rady na przykład, bardzo prosta rzecz, nie wiem czy Państwo wiecie, że my jako radni, gdy głosujemy, to podnosimy ręce i później Wy dostajecie tylko informację, że 7 radnych było za, 8 było przeciw, reszta się wstrzymała. Nie wiecie, jak Wasi radni głosowali, ale jest bardzo prosty mechanizm, wystarczy, że radni będą mieli przycisk i kto jest za, kto jest przeciw, będzie przyciskane i za chwileczkę wszystko będziecie widzieli, kto, jak wasz radny zagłosował. Więc jest to bardzo prosty mechanizm, ale bardzo dyscyplinujący też radnych. Tak samo głosowania personalne muszą być głosowaniami tajnymi, żeby nie było tak jak do tej pory, że jeżeli jest jakieś głosowanie, to powiedzmy lobbying pewnych radnych pozwala pewne głosowania inaczej troszeczkę przeprowadzić. Gdyby to były głosowania tajne, to wiele nagród nie trafiłoby w ręce, w które trafia, a wiele nagród trafiłoby tam, gdzie po prostu w tej chwili ludzie nie mają na to szans. To są wszystko mechanizmy, które pokazują transparentność władzy i to będziemy chcieli pokazać. Będziemy chcieli otworzyć drzwi burmistrza, będziemy chcieli pokazać również stan finansów po 100 dniach, więc generalnie to są mechanizmy transparentności władzy, na których bardzo nam zależy. Sanok od nowa to skuteczny... Przepraszam, zapomniałem o slajdzie. Sanok od nowa to skuteczność i rozsądek w zarządzaniu infrastrukturą komunikacyjną. Tu również chcemy poprawić na przykład stan dróg, tylko w tej chwili bardzo często stan dróg jest poprawiany dlatego, że jest jakaś potrzeba. Robimy 100 metrów drogi, położymy asfalcik, zrobimy zdjęcie, idzie to oczywiście do tygodnika czy do innego medium i wszyscy się cieszą, bo idzie przekaz, że dana ulica jest wykonana. Chcemy zmienić sposób myślenia, zrobić kolorową mapę, podzielić drogi na te, które są naprawdę w fatalnym stanie, w trochę lepszym lub którym brakuje niedużo. I tutaj pracować nad taką mapą właśnie remontów tych dróg, nie robić tego etapami po kolei, tylko robić to całymi, przepraszam, właśnie nie kawałkami, tylko robić to całymi etapami. To jest pomysł, żeby faktycznie sanoczani mieli informację, że okej, moja droga w ciągu 5 lat będzie drogą suchą, w ciągu, nie wiem, 7 lat będzie oświetloną i pomalowaną, więc tu chcemy zmienić filozofię myślenia. Ścisła współpraca ze starostwem, to jest to, o czym Sławek mówił. Bardzo ważne, że akurat nasz komitet potrafi zrobić, wystawić reprezentację i do miasta, i do starostwa, właśnie po to, żebyśmy mogli kiedyś ze sobą ściśle współpracować. Zachęcamy do korzystania z komunikacji miejskiej, z dróg rowerowych, w ogóle drogi rowerowe, to jest kolosalny, też dla Sanoka bardzo ważny aspekt, bo tak naprawdę od 1975 roku, kiedy Sanok przestał być województwem, nie został województwem, został zablokowany urbanistycznie, spowodowało to, że Sanok nie mógł się rozwijać na zewnątrz, musiał się rozwijać w środku. Przez to mamy bardzo dużo ciasnych uliczek, bardzo wąskich uliczek i mamy problem z drogami, ale skoro ludzie potrafią latać na Księżyc, to nie wiesz, żebyśmy w Sanoku nie potrafili zbudować dróg rowerowych. Chcielibyśmy powrócić do skalkulowania cen biletów, tak żeby faktycznie osoby starsze mogły spokojnie przemieścić się po mieście, dojechać sobie do kościoła, czy żeby młodzież nie musiała się zastanawiać, tylko wsiadła w autobus i żeby była ją stać na przejechanie, na przykład jak moje dzieci biegają z Kochanowskiego na Chopina i ja zawsze drżę, jak jadą tam rowerami. Ale właśnie na tym to polega, że ta komunikacja, musimy ją na nowo przemyśleć i na nowo ją skalkulować.
Chcielibyśmy także, oczywiście o tym jest mowa i tutaj na pewno do tego też będziemy się odnosić, chcielibyśmy powrotu kolei, żeby jak najwięcej turystów przyjeżdżało do nas koleją. Także to są takie rzeczy, jeżeli chodzi o infrastrukturę komunikacyjną. IT, tutaj więcej by mogła powiedzieć nam o tym Marzena. W każdym razie chcielibyśmy na pewno, żeby internet był podstawowym narzędziem dla Sanoczan, ale nie tylko, również dla naszych turystów. Chcielibyśmy zrobić sieć darmowych punktów do internetu na skwerkach, na placach, w szkołach, żeby ten internet był naprawdę powszechny. Chcielibyśmy także wprowadzić brak cenzury. Niech ludzie wypowiadają się w internecie, niech korzystają z tego dobrodziejstwa i też, żeby to była interakcja bardzo mocno pomoże komuś zarządzającemu, jeżeli będzie miał zwrotnie informacje, jakie są potrzeby. Tutaj jest też taki pomysł, jedna pani mi o tym mówiła na ulicy, bardzo dziękuję za podpowiedź, że bardzo często w tej chwili są modne takie wirtualne możliwości oglądania na przykład obrad Rady Miejskiej, że każdy może sobie w domu włączyć, o czym rajcy prawią, ale też zadać od razu pytanie. I to jest właśnie też pomysł na to, jak możemy wykorzystać do komunikacji interpersonalnej sieć IT. Oczywiście tutaj wszystkie narzędzia dla urzędów, tak żeby wzrosła efektywność ich pracy pomiędzy sobą i żeby każdy mieszkaniec mógł za pośrednictwem internetu załatwić dowolną sprawę. Kolejnym punktem, ja tak będę się jednak faktycznie sprężał, bo wydawało mi się, że mam mało, ale widzę, że to bezpieczeństwo związane z oświatą i edukacją. Zamiast likwidować szkoły, tak jak była na przykład próba likwidacji szkoły podstawowej numer 7, chcielibyśmy, żeby szkoły podnosiły poziom nauczania. Tutaj niż demograficzny jest tak naprawdę dla nas szansą, bo on może spowodować przy tych samych nakładach dużo wyższą jakość i trzeba to zrobić. Należy pobudzić także wydatki na edukację, przestać myśleć o edukacji jako o takim balaście. Edukacja jest inwestycją w młodych ludzi, to są inwestycje w nasze dzieci, a więc i w naszą przyszłość. Oprócz opieki medycznej chcielibyśmy także wzmocnić rolę pedagogów szkolnych i psychologów. Naprawdę to są rzeczy, z którymi często młodzi ludzie sobie nie radzą i potrzeba im po prostu w tym względzie pomocy. Chcielibyśmy wytyczyć ścieżki razem z powiatem, ścieżki edukacyjne. Wiemy, mamy świadomość, że szkoły średnie to są szkoły, które są zadaniem powiatu, ale możemy razem usiąść do tych ścieżek edukacyjnych i zaplanować naszym dzieciakom, żeby mogły sobie od samego początku kontynuować poprzez różne kółka zainteresowań, różne formy takiej dodatkowej edukacji, żeby zaplanowały sobie właśnie swoją ścieżkę edukacyjną. No i wreszcie w zakresie IT, czyli informatyka, to jest naprawdę coś, co jest przyszłością, z jakich względów byśmy na to nie popatrzyli, informatyka jest przyszłością. Ważne, żebyśmy doposażyli nasze placówki właśnie w te narzędzia i żeby nasi nauczyciele informatyki mogli przekazać tę wiedzę, bo to jest ta wiedza, która jest najbardziej skuteczna. Sanok to miasto z polityką społeczną dostosowaną do potrzeb mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych i rodzin znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. I właśnie z myślą o rodzinach wielodzietnych chcielibyśmy zwiększyć ilość godzin pracy w przedszkoli, w żłobkach, w świetlicach szkolnych. Jako przedstawiciel MDK-u wiem, ile mieliśmy potrzeb właśnie w tych okresach, gdzie ludzie naprawdę mieli problem ze swoimi pociechami. I byliśmy chyba jedyną placówką, która tak naprawdę świadczyła tego typu usługi. I naprawdę zawsze mieliśmy nadkomplet, a w ciągu 2 godzin od ogłoszenia naborów praktycznie wypełnialiśmy całe listy. Naprawdę jest taka potrzeba. Chcielibyśmy stworzyć dzienny dom pobytu dla osób starszych. W tej chwili, no, nazwijmy rzeczy po imieniu, Sanok się starzeje. Coraz więcej osób starszych jest na naszych ulicach i musimy też dla nich przygotować odpowiednią ofertę. Tutaj myślimy o współpracy z Powiatowym Centrum Wolontariatu czy Sanockim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, instytucjami, które bardzo prężnie działają. Chcielibyśmy wprowadzić kartę seniora. To jest rozwiązanie, które naprawdę bardzo dobrze sprawdza się w innych ośrodkach, myślę, że również nami, ale oprócz seniorów chcielibyśmy także wprowadzić standaryzację usług opiekuńczych, czyli po prostu chodzi o to, że osoba starsza, która korzysta z usługi socjalnej, doskonale wiedziała, jakie ma możliwości. Miejsc interwencyjnego pobytu dla nieletnich, tutaj też mamy z tym problem. No i chcielibyśmy przede wszystkim wesprzeć ośrodek szkolno-wychowawczy. Wiemy, mamy świadomość, że ośrodek nie jest zadaniem miasta, jest to zadanie powiatu, ale tak naprawdę to też sanockie dzieci z niego korzystają. Więc jest to tak naprawdę nasze dobre, wspólne dobro, które musimy naprawdę, o które musimy zadbać.
sprawdzona opieka zdrowotna. Utworzenie w Sanockim Szpitalu oddziału położniczego jest tematem bardzo nośnym. Też już o nim było wiele razy było powiedziane. Wiemy też, znowu mamy tę świadomość, że tak naprawdę to nie jest nasze zadanie, ale szpital jest naprawdę potrzebny nam wszystkim. I tutaj znowu to o idea obważanka, o której już Państwu mówiłem. Musimy wciągnąć również inne samorządy do tego, żeby chciały w tym obważanku wziąć udział, bo tak naprawdę ten nasz szpital obsługuje cały powiat, a Sanok jest największą aglomeracją w tym powiecie, więc musimy o ten szpital zadbać naprawdę wspólnie i mamy do tego narzędzia, są narzędzia. Możemy zaproponować mieszkania na przykład lekarzom, którzy będą chcieli u nas podjąć pracę. Możemy bardzo różne inne formy wsparcia również zaproponować. Zresztą cały czas Rada Miasta wspiera ten sanocki szpital, ale jest to taki trochę taki, powiem brzydko, gorący kartofel. Nikt się tak do końca nie chce nad tym szpitalem pochylić. Wsparcie publicznych usług medycznych i pielęgnacyjnych. Jest to również potrzeba, ale także duża szansa turystyczna. Jest bardzo duża turystyka tak naprawdę medyczna, z której też my możemy korzystać. Działając wspólnie z powiatem, chcielibyśmy stworzyć mechanizmy zachęt właśnie dla tych lekarzy, bo tak naprawdę to powiat musi to zadanie wziąć na siebie, ale my możemy im pomóc. Jakie mają potrzeby, to tak możemy się do tego dostosować. Sanok to gwarancja wysokiego poziomu kultury, wolnej i chronionej przed wszelkimi próbami cenzury. Sanok to mocno wspierający kulturę i sztukę. Chcielibyśmy powołać alternatywne centrum kultury, bo bardzo dużo ma naszych przedstawicieli, bardzo dużo naszych artystów działa nieformalnie i mają z tym duży problem. Była na przykład bardzo dobrze, fajnie zapowiadająca się galeria artystyczna na rynku, ale już jej nie ma, bo gdzieś w pewnym momencie zabrakło jakiejś woli ze strony naszych decydentów i po prostu w tej chwili już przestało to funkcjonować. Chcielibyśmy sprzyjać kulturalnej takiemu rozwojowi przestrzeni publicznej. Widzimy na przykład w tej chwili przy okazji tych piątkowych deptaków, gdzie jeden z naszych artystów maluje portrety naszych burmistrzów. Bardzo ciekawa oferta. Myślę, że można z tego było też zrobić fajną grę terenową, fajną atrakcję turystyczną i dlatego artystom należy też oddać pewną możliwość kreacji. Chcielibyśmy wprowadzić kartę sanocką, czyli taką gwarantującą mieszkańcom różnego rodzaju ulgi. Ja wiem, że zaraz się podniosą głosy, że jest to niekonstytucyjne działanie, ale tak do końca nie jest, bo wiele samorządów z takich form korzysta. Chcielibyśmy udostępnić właśnie te wolne przestrzenie, lokale, różnego rodzaju skwery na tego typu działalności. No i chcielibyśmy przede wszystkim zorganizować festiwale promujące Sanok. To, co Państwo widzieliście, to jest film na początku, który jest autorstwa Miłosza Łuczyńskiego, naszego sanockiego, naszego kolegi z liceum, osobiście mogę powiedzieć, że mojego przyjaciela. On jest gwiazdą festiwali światła, jeździ po całym świecie, naprawdę występuje od Azji po Amerykę i robi tego typu rzeczy. On bardzo chętnie zrobi taki festiwal u nas w Sanoku. I pieniądze, które przeznaczamy na promocję, naprawdę promowałyby wtedy Sanok. Naprawdę ludzie przyjeżdżaliby do Sanoka i oglądaliby ten Sanok w zupełnie innym wymiarze. My sami, sanoczanie, zobaczylibyśmy nagle nasze gmachy, budynki, które doskonale znamy w zupełnie innym świetle. Byłaby to autentyczna promocja. Ja nie mówię o tych imprezach, które są na Błoniach, one są oczywiście ważne, ale to nie jest promocja, jeżeli przyjedzie 15 tysięcy ludzi na Błonie, a są to ludzie no, z Sanoka i z okolic, bo tak naprawdę o takich imprezach w świecie nikt nie powie ani słowa. To nie jest promocja. Promocją jest marka Byksińskiego, promocją są nasz dorobek kulturalny i to musimy wykorzystać. I to musi być naszą takim dużym atutem, bo promocja jest też zwrotną korzyścią dla miasta. Sport. Obiecuję, że to już jest ostatni podpunkt. Tak jak właśnie dużą szansą i dużą promocją dla miasta jest turystyka i dużą promocją jest kultura, tak również sport to nie jest tylko wykładanie pieniędzy na jakieś zajęcia sportowe. To również jest szansa na realizację pasji przez młodych ludzi oraz możliwość ich kształcenia. Dlatego znowu ogromna możliwość promocji miasta poprzez sport jest tak naprawdę potrzebą. Zwróćmy uwagę na wiele klubów sportowych, na wiele miast, które właśnie dzięki sportowi wypromowały się na zewnątrz. My tymczasem no, obserwujemy taką trochę niefajną sytuację, w której wszystkie dyscypliny sportu w Sanoku się kurczą.
Mieliśmy świetny hokej, mieliśmy piłkę na wysokim poziomie, ta piłka się dopiero odradza, mieliśmy niedawno siatkówkę. Okazuje się, że tak naprawdę troszeczkę zmieniły się funkcje. Nasz Mosir, który do tej pory był kojarzony właśnie z tego typu areną, w tej chwili bardziej kojarzy się z areną disco polo czy kabaretów. Oczywiście fajnie, rozrywka, ale to nie jest tak naprawdę funkcja tego miejsca, więc mam nadzieję, że po prostu uda nam się to zmienić. Koncepcja zaznaczenia toru lodowego Błonie, którą też często już słyszymy, również jest koncepcją, która by wspomogła rozwój sportu i pokazać Sanok troszeczkę w innym świetle. Tutaj myślimy o tym, żeby właśnie sfinansować to z projektu Ośrodka Centrum Przygotowań Olimpijskich. Wiemy, że taki projekt, taki pomysł był i należy do niego po prostu wrócić. Dogłębnej analizie chcielibyśmy poddać szansę i celowość utworzenia w Sanoku również Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Nasze dzieci, które w tej chwili chodzą, jest tylko jedna klasa w drugim liceum sportowa, muszą wyjeżdżać, jeżeli chcą łączyć naukę i pasję i być może swoją przyszłość, muszą wyjeżdżać z miasta. Tymczasem mamy potężne zaplecze, tak naprawdę, inwestycyjne, gdzie moglibyśmy to wszystko pogodzić i to zrobić tutaj, na miejscu. Proszę Państwa, dlaczego mówię, że... Dlaczego mówię, że ten program, który przedstawiamy Państwu, to jest tylko zaproszenie? Bo tak naprawdę chcielibyśmy otworzyć możliwość tworzenia przestrzeni, tworzenia miasta Sanoczanom. Chcielibyśmy oddać im głos, słuchać się w to. W tej chwili mamy ten problem, że zarządzanie miastem polega na rządzeniu. Nasi rządzący coś ustalają, a później nas o tym informują. Tymczasem chcielibyśmy to odwrócić. Nie chcielibyśmy rządzić, chcielibyśmy zarządzać, chcielibyśmy się wsłuchiwać w potrzeby miasta, otworzyć się na potrzeby mieszkańców i dopiero wtedy podejmować decyzje. Oczywiście wiadomo, nie ma tutaj cienia wątpliwości, że tak naprawdę to burmistrz czy rada, podejmując decyzje i wprowadzając, biorą na siebie odpowiedzialność, ale musimy doprowadzić do tego, żeby znowu Sanoczanie poczuli, że to jest ich, nasze wspólne miasto. Proszę Państwa, na koniec i zaraz zaproszę z powrotem Sławka, bo on już mi też pokazuje sportowym gestem, że mój czas już dawno się skończył. Chciałem tylko powiedzieć dwa słowa, dlaczego stoję tu w tej chwili, w tym miejscu. Gdy zaproponowano mi start w tych wyborach, byłem pełen obaw, ale wiem właśnie, że mam za plecami bardzo dobrą drużynę. Wiem o tym, że mogę skorzystać z doświadczeń bardzo wielu ludzi. Obiecuję Państwu, że mam zamiar łączyć te środowiska, a nie dzielić, że chcę wykorzystać wszystkie szanse, które były i nie dlatego, że zgłaszał to mój znajomy czy nie, tylko dlatego, że jest to dobry albo zły pomysł. Mam nadzieję, że uda nam się uruchomić energię Sanoczan. Do tej pory wszędzie, gdzie pracowałem, czy to w Radiu Bieszczady, czy w Młodzieżowym Domu Kultury, zawsze udawało nam się z tej energii wypracować fajną jakość i fajną sprawę. Zawsze ta energia była czymś, co coś dobrego budowała. Mam nadzieję, że również tą energię uda nam się wykorzystać tutaj. I jeżeli mogę tutaj tak zadeklarować Państwu na koniec i wszystkim Sanoczanom, to deklaruję, że wszystkie moje decyzje, jeżeli oczywiście obdarzą mnie Państwo Sanoczanie zaufaniem, wszystkie decyzje zawsze będą kierowane dobrym interesem miasta i mieszkańców, nigdy żadnym innym. Dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, to jest program w skrócie. Kuba i tak nie skrócił go tak, na ile go prosiłem, żeby przedstawił tylko tezy. Natomiast to zawsze jest ciężko w paru słowach powiedzieć o tematach ważnych. Natomiast na tą chwilę jeszcze chciałbym Państwu zaproponować, aby Państwo z nami pooglądali pewne słowa wsparcia, które do nas skierowała Elżbieta Łukacijewska. Kochani, witam Was szczególnie gorąco na konwencji wyborczej. Bardzo żałuję, że nie mogę osobiście być z Wami, ale sercem, duszą i całym wsparciem jestem z Wami wszystkimi, a szczególnie z naszymi kandydatami do Rady Miasta Sanoka, do Rady Powiatu Sanoka i z naszym kandydatem na burmistrza Kubą Osika. Kochani, jesteście naprawdę wielcy. Wierzę, że absolutnie zwyciężymy, że wy zdobędziecie
zdobędziecie mandat radnego, a Kuba Osika po wyborach zostanie burmistrzem miasta Sanoka. Dlaczego w to wierzę? Dlaczego dwoma rękoma popieram Kubę? Dlatego, że uważam, że miasto Sanok zasługuje na osobę prężną, dynamiczną, rozumiejącą zmieniający się czas, nowe wyzwania i osobę, która nie zamknie się w czterech ścianach urzędu, ale właśnie wyjdzie na zewnątrz, która ma wizję i chęć działania i propozycji takich rozwiązań, które spowodują, że miasto Sanok będzie nowoczesne, prężne, otwarte, europejskie, które będzie tworzyło miejsca pracy, przyciągało inwestorów, a dla tych, którzy tutaj mieszkają, będzie szansą rozwoju i znalezienia pracy. Trzymam za Was serdecznie kciuki. Kuba, do boju. Wierzę w sukces. Powodzenia. Szanowni Państwo, i teraz przystąpimy do ważnego dla nas momentu. Kuba mówił o drużynie, która stoi za nim, która go wspiera, i tą drużynę chcemy Państwu przedstawić. Drużyna, która 21 października będzie walczyć o zwycięstwo, i ja wierzę, że uda się to zwycięstwo osiągnąć. Szanowni Państwo, zapraszam, będę wyczytywał okręgami wyborczymi, zapraszam wszystkich kandydatów na radnych, których będę wyczytywał, do tego, aby zaprezentowali się osobom, które dzisiaj są na konwencji. Zaczynamy od miasta, okręg pierwszy, Śródmieście. Kordela Borczyk Zofia, Krynicki Józef, Kadłuczka Elżbieta, Biega Jan Piotr, Lęczyk Julian, Marynowski Ryszard, Cywińska Krzysztof Aleksandra, Kowalski Zdzisław. To jest okręg numer pierwszy. Przystępujemy do okręgu numer drugiego, Wójtostwo. Moja skromna osoba, Miklicz Sławomir, Oklejewicz Konrad, Borek Magdalena, Dziuban Paweł, Gębalik Monika, Fil Krzysztof, Czelny Bądź Diana, Marczak Ewa, Zając Krzysztof. Zapraszam wszystkich Państwa tutaj. Okręg numer 3. Błonie Olchowce Posada. Osika Jakub, Richter Piotr, Lisowska Teresa, Jurek Michał, Jajko Bernard, Zych Wanda, Fedorus Violetta, Gazdowicz Magdalena, Lewandowski Piotr, Czech Monika. Zapraszam wszystkich Państwa. Szanowni Państwo, to jest drużyna do miasta, która będzie walczyć o zwycięstwo w tych wyborach. Ja tylko powiem takie słowo, ostatnio pojawia się gdzieś jak w przestrzeni publicznej jakiś zarzut, że wraca coś, nie wiem, coś starego i tak dalej, dalej. Spójrzcie, proszę Państwa, na tą ekipę. Naprawdę, połączenie doświadczenia, mądrości i świeżości. I naprawdę o to chodzi. Z tego wypracujemy nową jakość. Szanowni Państwo, teraz poproszę do nas, kandydatom dziękujemy, poproszę do nas Sebastiana Niżnika. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim zaprezentujemy kandydatów naszych do powiatu, chciałbym obalić pewien mit i narrację, którą ostatnio stosują osoby związane z rządzącymi, że pieniądze pozyskują tylko i wyłącznie osoby, które związane są z władzą, jedną, jedyną i słuszną. Tylko taka narracja, pamiętajmy Państwo, jest niewłaściwa, bo z naszego doświadczenia, z doświadczenia mojego jako radnego powiatowego, Zosi Kordeli Borczyk, Tomka Gankiewicza, Bogdana Strusia, wiemy, że w powiecie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Pozyskaliśmy kilkukrotnie pieniądze i niestety z żalem musieliśmy je zwrócić, ponieważ nie udało się ich wykorzystać. I chciałbym pokazać dzisiaj Państwu kilka przykładów miast, którym się udaje. Cele zrównoważonego miasta, jest ich bardzo wiele, jest ich 17 zidentyfikowanych. Żeby móc rozwijać miasto, trzeba działać w tych obszarach. Nie będę o nich mówił, ponieważ jeżeli Państwo zapoznacie się z naszą gazetą, to pewnie przeczytacie o naszych pomysłach, rozwiązaniach i drogach, którymi chcielibyśmy pójść. Wyzwania, które stoją przed miastami, zostały zidentyfikowane przez Forum
odpowiedzialnego biznesu. Jest ich 7. Jak Państwo wiecie, główne wyzwanie to odpady. Transport, o którym wspominał Kuba, wyludnianie się centrów miast, z którymi muszą wiele miast mierzyć się. Przyroda w mieście, zadbanie o nią, porządek, tak żeby nie musieć tylko dzwonić i prosić o to, aby ktoś wykosił jakiś skwer, czy zadbał o miejski park, jak to w naszym przypadku często bywa. Polaryzacja społeczna, o której wspominał Kuba, z którą chcemy walczyć, a także zarządzanie miastem. Miasta zrównoważone to miasta, które znają swój potencjał, które znają swoich mieszkańców i dają im możliwość współrządzenia. My taką identyfikację tych potrzeb chcemy przeprowadzić i chcemy konsultować miasto i powiat z mieszkańcami. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście, bo bardzo często słyszymy zarzuty, że Sanok jest mały, że z Sanoka nigdy nie zrobimy centrum. Ja uważam, że przede wszystkim, żeby osiągnąć swoje cele, to jest najważniejsze doświadczenie, które obecnie staje się wyrzutem. Energia i kompetencje. Miasta małe mają swoją zaletę przede wszystkim, że u nas życie toczy się wolniej. Jak mieliście Państwo okazję być w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, czy nawet już w Rzeszowie, to wiecie, jaki tam jest pęd życia. My mamy swoją zaletę. Bardzo często pojawiają się takie memy osób często zmęczonych. Rzuć to wszystko i wyjedź w Bieszczady. Myślę, że my powinniśmy być takim miastem, które w ten sposób zachęca. Ale nie jesteśmy pierwsi, nie wyważamy otwartych drzwi, ponieważ już od dłuższego czasu tą ideę stosują miasta małe i średnie, złączone w sieci, międzynarodowa sieć miast dobrego życia. I chciałbym krótko o kilku dobrych przykładach z Polski. Siewierz Jeziorna. Pierwsze zrównoważone miasto w Polsce, gdzie można wygodnie żyć, pracować i aktywnie spędzać czas. To tam skonsultowano z mieszkańcami, z osobami, które chciałyby zamieszkać w tym mieście. Zapytano ich o to, jak powinno wyglądać miasto. Oni dostali nawet za to nagrodę. Lidzbark Warmiński. To przykład bulwarów. Lidzbark Warmiński w Slow City działa już ponad 10 lat. Na pewno słyszeliście Państwo o tym mieście, bo te bulwary, one są charakterystyczne, o których wspominamy w Sanoku i one są do wykonania w małym mieście. Lidzbark Warmiński to jest miasto, które ma 16 tysięcy mieszkańców i dużą konkurencję wokół. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o trójwymiarowych pasach na drogach. To właśnie w tym mieście zostało to wdrożone. Ktoś mówi, że kosztowało dużo. Burmistrz zapytany o to powiedział 700 zł, a cała Polska usłyszała, że w Lidzbarku są trójwymiarowe pasy. Oni ten pomysł przechwycili z Islandii. Mają fluorescencyjne ścieżki rowerowe. To są nowoczesne rzeczy, które można sfinansować z różnych źródeł. I jest ważna rzecz, która cechuje ten związek miast. Wymiana doświadczeń, wizyty studyjne i wsparcie. Kolejnym miastem jest miasto Jawor na Śląsku. W tej kadencji w Jaworze Emil Bera wygrał pierwszy raz swoją kadencję na burmistrza tego miasta. Chciał zbudować strefę ekonomiczną. To był koniec 2014 roku. Ktoś powie, to jest niewykonalne. Drodzy Państwo, wykonalne, możecie sprawdzić. Jawor 10 września 2015 roku uruchomił strefę ekonomiczną. Pierwszym zainteresowanym, który chciał zainwestować w tym mieście, była firma Jaguar. Jak wiecie Państwo, nie zainwestowała w Polsce. Kolejna, Mercedes. Na jednym ze spotkań z burmistrzem Jawora, on wspominał oczywiście kompetencja, przygotowanie, to wszystko jest bardzo ważne, ale ważna jest energia i łódź szczęścia, który towarzyszył tej inwestycji. Oni kończą budowę tego zakładu. Ktoś mówi, no Śląsk, tylko popatrzmy przez Śląsk, przecież tam jest bardzo duża konkurencja.
mają autostradę, my też mamy autostradę. Drodzy Państwo, 80 km od autostrady to jest żadna odległość. Jak popatrzymy na strefy ekonomiczne, które są zlokalizowane w innych miastach, to jest zaleta. Dodatkowo burmistrz wspominał, no wiesz, ważny jest węzeł kolejowy. My to wszystko mamy, drodzy Państwo, tylko nie wiem, dlaczego organizacja przejazdów wygląda w ten sposób, że proponuje nam się dojazd do Rzeszowa. Jeszcze niedawno, pamiętamy, połączenie Sanok-Kraków. Dlaczego z niego zrezygnowano? To było najlepsze połączenie. Obecnie teraz pewnie w 3-3,5 godziny byśmy mogli dotrzeć do tego miasta. W ogóle o tym nie mówimy. Żeby nie było daleko, Krosno. Szanowni Państwo, w 2005 roku została uruchomiona Krośnieński Inkubator Technologiczny. W nim zlokalizowanych jest 19 firm. Obecnie Krosno otrzymało bardzo duże wsparcie, 24 miliony dofinansowania na kolejny inkubator technologiczny. Wydają 35,5 miliona na tą inwestycję. Dlatego, że chcą inwestować w nowoczesne technologie. Rzeszów. Pamiętacie Państwo Rzeszów sprzed kilkunastu lat? To miasto, do którego nikt nie chciał jeździć, jak nie musiał. Obecnie Rzeszów jest stawiany jako przykład. Pomijam strefę ekonomiczną, która jest wokół Rzeszowa zlokalizowana, która sukcesami ściąga firmy. Wiadomo, ktoś może powiedzieć lotnisko, autostrada. Oczywiście, ale weszli też w nowoczesne technologie. Wspierają startupy. Ja wymieniam tylko dwa przykłady tych startupów. Obecnie takich inkubatorów startupów, akceleratorów startupów w Rzeszowie jest 7. To jest wsparcie finansowe, to są anioły biznesu, czyli osoby, które prowadzą firmę, wspierają młodych ludzi, żeby nie popełniali tych samych błędów, które oni kiedyś popełnili, gdy rozpoczynali prowadzenie firmy. I teraz nagle Podkarpacie reklamuje się Start in Podkarpacie. Na to też są pieniądze, drodzy Państwo. Polska Wschodnia, tak się nazywa program, z którego moglibyśmy skorzystać, a nie korzystamy. I co łączy wszystkie te miasta? To, że rządzący nie są przedstawicielami obecnej władzy. Szanowni Państwo, nie chciałbym przedłużać, dlatego chciałbym zaproponować taką formułę. Jeżeli znajdziecie czas, poszukajcie takich miast przyszłości, miast, które działają w międzynarodowej sieci miast dobrego życia. Poczytajcie o nich, jakie są możliwości, co moglibyśmy zrealizować, jak to powinno wyglądać w Sanoku. I na koniec, jeżeli chcemy mieć miasto rozwojowe, miasto dynamiczne, kreatywne, to musimy korzystać z kreatywności naszych mieszkańców. Musimy z nimi współpracować, musimy stworzyć dla nich warunki, żeby wydobyć to, co jest najważniejsze, energię. A żebyśmy mogli współpracować, to nie możemy skupiać się tylko na mieście. My jesteśmy taką specyficzną lokalizacją, że u nas łączą się dwie kompetencje. Te kompetencje najważniejsze, czyli powiatu i miasta. Do miasta Państwo już poznaliście naszych kandydatów, a teraz chciałbym zaproponować poznanie i przedstawienie naszych kandydatów do Rady Powiatu. Okręg numer jeden. To jest bardzo rozległy okręg, ponieważ skupia gminy Besko, Bukowsko, Komańcze i Zarszyn. Chnat, Leszek Piotr, Baj Tadeusz Szczepan, Burzyński Mateusz Roman, Zygmunt Ewa, Lenia Agnieszka. Zapraszamy na scenę. Okręg numer dwa, mniejszy. Jest to gmina Zagórz. Szczepanowski Stanisław, Słupczyńska Kołek Marta, Sudykowska Pacześniak, Jolanta Stanisława. Zapraszamy. Kandydaci do Rady Powiatu Sanockiego Okręg 3, czyli miasto Sanok. Niżnik Sebastian, jestem. Dziurawiec Marzena Ewa, Bogdan Struś, Kwolek Katarzyna, Dudek Rafał Roman, Tuchan Matłok Magdalena, Marian Kunc. Dzisiaj niestety pilnuję wnuki, bo dzieci poszły bawić się na wesele, sami Państwo wiecie, czasami tak bywa. Borowy Wacław, Piegdoń Piech Ewelina i Kmieć Bogusław.
I okręg numer 4, ostatni okręg, jest to gmina wiejska Sanok oraz Tyrawa Wołoska. Zapraszamy Gankiewicz Tomasz, Sokołowski Jerzy, Hadłuch Agnieszka, Husak Paweł, Chryszko Krystyna i Kuzicka Bożena. Szanowni Państwo, to jest drużyna, która będzie wspierać miasto. Sławek też wspomniał o dwóch osobach, które wystawiamy na radnych gminy Sanok. Jeżeli są na sali, to zapraszamy na scenę. Nie widziałem ich na początku, dlatego tylko wspominam. Powiat sanocki. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, powoli zbliżamy się do końca naszej konwencji, ale na sam koniec mamy jedną ważną sprawę, o której chcielibyśmy Państwu powiedzieć i zachęcić Państwa do udziału w głosowaniu nie tylko do miasta, do powiatu, nie tylko na burmistrza, ale także i do głosowania, wzięcia udziału w głosowaniu do Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Trzy kadencje byłem, jeszcze jestem radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Wiem, jak jest to ważna instytucja. Sejmik Podkarpacki, Sejmik Województwa w ogóle jest troszkę taką dla ludzi troszkę odległą rzeczą, nie? Bo to nie jest ktoś, kto jest blisko, to nie są decyzje zapadające bezpośrednio w tym mieście, ale Sejmik to jest ta instytucja, zarząd województwa Sejmik, która ma ogromny wpływ na rozwój miast, powiatów, na rozwój naszego województwa, ma w dyspozycji ogromne środki, środki Regionalnego Programu Operacyjnego, środki unijne, które są negocjowane przez rząd. I tam dobrze by było, a wierzę w to, że tak będzie, żebyśmy mieli swojego przedstawiciela. Do tej pory zawsze udawało się, że ktoś nas, Sanok, reprezentował. Ja startuję do miasta, ale mamy kandydata, który w mojej ocenie będzie godnie nas wszystkich reprezentował i będzie dbał o to, żeby Sanok w dalszym ciągu miał takie możliwości rozwoju. Zapraszam na scenę Wojtka Blecharczyka. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Na tej scenie to 4 lata nie stałem, ale potrzebna jest zmiana. Bardzo potrzebna jest zmiana. Ja widzę tej konieczność zmiany z prostego powodu. Ja od momentu, kiedy wybory przegrałem, uważałem, że pewne kontynuacje są niezbędne. Pewnym kontynuacjom trzeba kibicować, bo nie można znaleźć pomysłu na miasto, na powiat tak sobie. Bo tu żyją ludzie z takimi samymi potrzebami, oczekiwaniami, jak wszędzie tam, gdzie są ambicje, jak wszędzie tam, gdzie jest jakaś rola lokalnej społeczności, jak wreszcie wszędzie tam, gdzie można lepiej się zrozumieć. Wiecie Państwo, dzisiaj padły tutaj takie super ważne słowa. Tymi słowami, chyba Sławek to powiedział, że można tutaj zauważyć 3 pokolenia kandydatów do rady miasta, powiatu i tak dalej. To super ważna sprawa. Ale ja zauważam jeszcze jedną różnorodność, bardzo ważną różnorodność. W naszym komitecie spajają się przeróżne poglądy. Spajają się doświadczenia ludzi, o czym też było dzisiaj powiedziane, jest Bogdan, jest Sebastian, mówię, Bogdan Struś, były starosta, jest Sebastian, były starosta, jest wicemarszałek, przewodniczący sejmiku, są radni wszystkich kadencji, Teresa, Piotr, Ryszard, Józef i wielu, wielu innych, którzy mają doświadczenia. I wiecie Państwo, na jedno jeszcze chcę zwrócić uwagę. Chcę zwrócić uwagę na pewien porządek tego, na który nikt nie zwrócił uwagi.
poglądy lewicowe, poglądy centrowe, poglądy prawicowe. To wszystko fajnie się splata w miastach, w ośrodkach, centrach takich, gdzie jest wspólny interes, gdzie przewagi nie zyskują nienawiści, gdzie przewagi nie zyskują do siebie animozje, wreszcie gdzie przewagi nie zyskują nieprawdy. Drodzy Państwo, ja wybrałem następstwem losu inne miejsce, dzisiaj jestem poza Sanokiem, ale też cały czas podglądam. Mam to szczęście, że pracuję, uczę na kilku uczelniach, na trzech uczelniach, gdzie ten dopływ takiej energii młodych ludzi pokazuje mi to, co, o czym dzisiaj mówił Sebastian. Zacząłem się specjalizować, czytać, dużo rozwijać i dano mi szansę też wykładać to na wielu konferencjach, kongresach w kraju, za granicą, Smart City, Green City i tak dalej. Skoro daliście mi Państwo, mój komitet, szansę i Komitet Obywatelski, abym starał się reprezentować województwo, to na pewno pojawi się w moim myśleniu i ewentualnie w działaniu takie coś jak Smart Voivodeship, czyli nowoczesne, funkcjonalne województwo. To super ważne, jeżeli te trzy poziomy, gmina, powiat i województwo ze sobą współpracują, to wtedy jest większa szansa pewnie osiągnąć cele. My celów takich w Sanoku mamy wiele, mamy je w powiecie. A wiecie Państwo, dlaczego ja będę głosował jako Wojtek Blecharczyk? Tu z Sanoka, tu ten, który spędził znakomitą część swego życia tu w mieście. Dlaczego będę głosował na Kubę Osikę jako kandydata na burmistrza? Bo Kuba nie będzie zamykał drzwi na klucz w urzędzie, bo Kuba nie będzie zaczynał przyjmowania petentów od komentowania i złego mówienia i oceniania swoich poprzedników i tak dalej, i tak dalej. Bo Kuba nie będzie tym, który będzie zamykał w szafie projekty albo je wkładał do przyzwoitej, do przysłowiowej niszczarki. Bo Kuba nie będzie tym, który z ludźmi nie będzie chciał rozmawiać, jeżeli nie będą stanowić jego zaplecza. Wreszcie Kuba będzie tym, kto rozumie pogląd taki jak rok 2030, który my jako nasz komitet wyznaczyliśmy sobie w działaniu. Kto z Państwa uczestniczył w konferencji na zamku, to wyznaczyliśmy sobie taki rok, Sanok 2030. Ale mówiąc Sanok, myśmy mieli na myśli ziemię sanocką, a więc nasze rodziny mieszkające w gminie, nasze rodziny mieszkające w Zagórzu, nasze rodziny mieszkające w całym powiecie, a może i nawet w Lesku. Bo, proszę Państwa, dzisiaj na Onecie taki fragment wyczytałem wcześniej rano. Jedną z wielkich szans nowej zmiany, ale tej, która nastąpi, będzie wniosek, który musi zapaść w którymś momencie, na pewno w przyszłym Sejmie, aby ułatwić możliwość tak zwanej konsolidacji administracyjnej. Konsolidacja administracyjna pozwoli miastu Sanok lepiej się dogadywać formalnie z Zagórzem, z gminą wiejską Sanok, może i z Leskiem. Większy może więcej. Większy ma wspólne projekty. Większy ma wspólne ambicje. I większy walczy o swoje głośniej, lepiej. Większy ma swoje szanse na większą reprezentatywność we wszystkich poziomach administracji i funkcjonowania. I dlatego, kiedy popatrzę na to, co stanowi doświadczenie, dotychczasowe doświadczenie Sławka Miklicza, marszałka, przewodniczącego Sejmiku, kiedy popatrzę na doświadczenie moich kolegów Bogdana i Sebastiana i wreszcie wszystkich radnych, ale i dostrzegam doświadczenie i wszystkich tych sanoczan umiejętności, którzy potrafią rozumieć, co to jest marketing, wreszcie dostrzegać te problemy, które są super ważne. A wiecie Państwo jakie? Kiedyś mieliśmy my jako grupa inicjatywna tutaj szansę i konieczność
stanięcia pod sądem sanockim, raz, drugi, dziesiąty, piąty, aby móc umieć coś zamanifestować, czemuś niejakoś się sprzeciwić. Bardzo dziękuję, że dostrzegam tutaj twarz naszego senatora dwóch kadencji, Jirka Zarzyckiego. Bardzo dziękuję, że jesteś z nami, bo byłeś wtedy z nami pod sądem, raz, drugi, piąty, dziesiąty. Był z nami pan Marian Wojtas, Marian Witalis, przepraszam. Nie wiem, czy dzisiaj pan Marian z nami jest, ale wiecie państwo, kiedy te nazwiska się tak fajnie zaczynają układać, to przecież z początku lat 90. byli to ludzie, którzy nową rzeczywistość Nowej Polski kreowali, a dzisiaj dostrzegają pewne hamulce, pewne niemoce i wręcz destrukcję. Koniec polityki. Teraz dwa zdania jeszcze, bo dał mi, jeszcze mi nie pokazywał pan kandydat nasz na burmistrza Kuba, że jeszcze mogę minutkę powiedzieć. A mianowicie to, co mam, jaka może być moja rola potencjalnie będąc radnym w sejmiku. Tak jak mówię, moje doświadczenie to praca zawodowa związana z oświatą i tą podstawową i średnią i tą akademicką, którą teraz wykazuję. Mam też możliwość wykorzystać to, co podpatruję w przedsiębiorczości i gospodarce, kiedy pracowałem dwa lata w spółce dużej związanej z odnawialnymi źródłami energii w Warszawie. Teraz jestem dyrektorem zarządzającym w Krakowskiej Izbie Gospodarczej. Moje umiejętności gdzieś zostały pewnie dostrzeżone. Dano mi szansę wykorzystania tych umiejętności, ale i dano mi szansę podglądania, uczenia się w dalszym ciągu. Wiem, że jest jeszcze w naszym państwie taka osoba, która cały czas się uczy, ale ja się staram co robić cały czas. Drodzy państwo, i kiedy my popatrzymy na ten Sanok nasz, na ziemię sanocką i na nasze doświadczenie, jestem o tym przekonany, że łączymy ze sobą programy i doświadczenia wszystkich komitetów. Bo cóż można wymyślać? Nową halę? Cóż można wymyślać? Nowe obiekty, nowe drogi i tak dalej? Mnie strasznie boli serce i pewnie wszystkich tych, którzy przez 12 lat w jakiś sposób blisko ze mną funkcjonowali, kiedy mówi się o tym, że Sanok to była taka bombonierka ładnie opakowana, a w środku nic. Była taka jedna pani kandydatka na burmistrza, która tego typu argumenty używała. Ale wiecie państwo, gdyby nie ta lepiej opakowana bombonierka, którą na początku dzisiaj Sławek tutaj wyświetlał, czyli ten Sanok, który jest ładny, który jest historyczny, o którego zadbaliśmy wizerunkowo dobrze. Dzisiaj nie mają samorządy na te, które po mnie nastąpiły po naszych latach doświadczeń i pracy, nie muszą robić tego, co myśmy zrobili, co jest rzeczą naturalną, bo konsekwencją działalności jednego samorządu jest to, co będzie robił dalej następny. Ale, drodzy państwo, jeszcze jedno powiem na temat Kuby. My, rozmawiając przez cały okres czasu budowania tej idei sanockiej demokracji, mieliśmy na względzie to, żeby podpatrywać, no, gdzie znaleźć tą niszę dodatkową w mieście, gdzie znaleźć niszę taką, która znowu ten Sanok da na świecznik w jakimś wymiarze. 2, 3, 5 razy w roku, a tak było. Kuba nie będzie na pewno osobą taką, która mówi, nie możemy robić imprez o charakterze międzynarodowej i o randze międzynarodowej, gdyż kiepska baza hotelowa jest w naszym mieście. Proszę państwa, 3 razy Mistrzostwa Świata, 4 razy Grand Prix, 3 razy Mistrzostwa Świata, kwalifikacje olimpijskie w przeróżnych dyscyplinach. Od hokeja, speedwaya, short tracka, łyżew długich, to były rangi imprez najwyższe. A teraz nie można ich robić, bo nie ma tutaj zaplecza hotelowego. A myśmy mieli lepsze? Nie mieliśmy lepszego. Mieliśmy takie, jakie ono było. Ale żyły hotele w obrębie całego powiatu i nie tylko. Dogadywaliśmy się z wójtami, burmistrzami po to, aby dać sobie szansę właśnie na budowanie jakiejś jakości. Ja tą jakość upatruję w tym zespole.
Ja tę jakość upatruję w ludziach, których dorobek, których doświadczenie i różnorodność wiekowa dają na tą większą szansę. Ale na pewno będę kibicował idei współpracy. Z tą ideą jest zawsze różnie, bo pojawiają się ambicje, bo pojawiają się animozje. Nie, ja wierzę w ten projekt. Ja wierzę w ludzi, którzy weszli w ten projekt. A ci wszyscy, którzy od początku go kreują, dają temu gwarancję. Ja bardzo dziękuję prezesowi Regionalnej Izby Gospodarczej, Wiesiowi Kijowskiemu, który jest teraz z nami i zawsze był od samego początku. I kibicował, bo był osobą taką, która jeżdżąc po całym kraju i świecie i patrząc na przedsiębiorczość i na gospodarkę, dostrzegał konieczność współpracy administracji samorządowej z przedsiębiorcami. Kuba wreszcie, drodzy Państwo, na pewno nie będzie tym burmistrzem, który, jeżeli na urząd dostąpi i wygra te wybory, na pewno nie będzie mówił po 2 latach, że coś się nie da zrobić. Bo geografię mamy taką, bo nie można strefy ekonomicznej zrobić tu, bo tu mamy Naturę 2000. Przepraszam, my żyjemy w takiej, a nie innej rzeczywistości, w takiej i nie innej geografii właśnie. Wykorzystać trzeba to, co jest tutaj, w takim poziomie i standardzie, jakim on jest, tylko dążyć do czegoś lepszego. Granic administracyjnych, co najwyżej możemy rozszerzać granice administracyjne, namawiając innych, że, co na wstępie powiedziałem, większy może więcej. I wiem jedno, drodzy Państwo, jeżeli uda nam się i osiągnąć w głosowaniu Sanoczan, do których apeluję, i ich rozsądku, do emerytów, rencistów i do młodych ludzi, apeluję do wszystkich kibiców, apeluję do wszystkich Sanoczan. Głosujmy na Kubę, bo on, jak sądzę i wierzę w to serdecznie, nie tylko swoją osobą, bo swoje sukcesy zawodowe już osiągnął. Marketingowo zrobił dla Sanoka przez lat funkcjonowania w Radio Bieszczady znakomicie wiele. Ale on da szansę tego, żeby konsolidować środowisko, żeby ludziom wierzyć, żeby tym ludziom dawać szansę na rozwój. I mając taki zespół jak Sebastian, jak Marzenka, która byłaby w historii miasta pierwszą panią burmistrz, czego gorąco jej życzę, bo ma otwarty umysł i w szkole liderów, którą kończy, tak jak to osiągnął już Sebastian, wiele się uczy. I wreszcie, drodzy Państwo, już zupełnie kończąc, kibicuję temu miastu nasz zespół cały, bo to miasto, tą ziemię i te miejscowości podsanockie i ten punkt na mapie bardzo kochamy. I wierzymy, że tutaj bez względu na to, ile będzie żyło ludzi, czy to będzie 35 tysięcy, czy to będzie 45 tysięcy, a może i więcej w przypadku, kiedy by się udało pewien pułap w roku 2030 czy dalej osiągnąć, że to będzie nasze miejsce na ziemi. Lepiej zorganizowane, nowocześniejsze, innowacyjniejsze. Oczywiście pewnych rzeczy nie osiągniemy, bo nie osiągniemy, ale będzie nam na pewno bliżej do świata, do Europy. Wszystkiego dobrego życzę naszemu komitetowi, bo życzę naszemu miastu i powiatowi dobrze. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, na tym kończymy dzisiejszą konwencję wyborczą Komitetu Wyborczego Demokraci Ziemi Sanockiej. Zapraszam na scenę wszystkich kandydatów, wszystkich Państwa, którzy chcą sobie z nami zrobić zdjęcie na koniec tej konwencji. Dziękuję serdecznie wszystkim za przybycie. Zrobili nam Państwo niezwykłą niespodziankę, miłą niespodziankę, że tylu jest nas dzisiaj, tyle osób na sali. Dziękuję serdecznie. Zapraszam wszystkich kandydatów.